Witam w części drugiej unboxingu. Właśnie wyszedłem ze sklepu. Jak widzicie, mam tutaj odebrany aparat. Od razu do tego aparatu sobie jeszcze dobrałem etui i kartę pamięci. I dodatkowo jeszcze dobrałem 5 lat od każdego uszkodzenia aparatu, takie dodatkowe ubezpieczenie. Także jak mi spadnie czy coś i przestanie działać, to nie ma problemu. Przychodzę do sklepu i wymieniam. Jedyna gwarancji jest to przez 5 lat, także nie ma najmniejszego problemu. Dobra, także ja teraz jadę jeszcze pozałatwiać parę spraw szybko i widzimy się na unboxingu. Ja jadę już do domu. Jak widzicie, już się zrobiło ciemno. Po drodze jeszcze muszę stanąć tylko do paczkomatu. Dostałem SMS-a, że jest paczka do mnie. Także po drodze jeszcze zaliczę paczkomat. Się w domu, jak będę rozpakowywać aparat. Jestem w domu. Po drodze, jak wracałem, to odebrałem jeszcze taką paczkę. Stwierdziłem, że ją też rozpakuję tutaj. Przyszła ona dziś, że już rozpakowujemy. Sorry za to, że się trzęsie, ale zapomniałem z mojego domu statywu i musiałem pokombinować i postawić na samą kamerkę troszkę wyżej. I cóż my tu mamy? Paragon. Dobra, paragonu wam nie będę pokazywać. Takie oto dwie rzeczy przyszły. Jest to właśnie do tej kamerki, którą teraz nagrywam. Takie klipsy właśnie, które tu są. Poczekać, może lepiej otworzę. Otworzę jedną, bo to są dwie takie same. Takie klipsy miałem, te widzę, że tutaj są na dużo większe, no i automatycznie są twardsze. Są one tutaj z taką regulacją właśnie obrotu. Stwierdziłem, że zamówię sobie takie, bo po prostu tą kamerkę teraz będę w samochodzie używać i będzie mi jej po prostu wygodniej używać na takim złączu. Kocie, idź. Za chwilę. Na takim złączu, co jest ciekawe, że tu jest nawet końcówka z taką śrubą, gdzie się tutaj dokręca tą śrubę. Wygląda prawie że identycznie jak od oryginalnego GoPro. Powiem wam, że tu jak przykręcam i odkręcam, teraz też idzie tak leciutko jak w oryginalnym złączu od GoPro. Wiadomo, nie jest to oryginalne, bo jakby było oryginalne, to by było logo. No ale idzie ładnie. Także takie dwie złączki. Stwierdziłem, że kupię dwie. Jak wcześniej też miałem dwie, to obydwie mi się połamały. Jedna taka złączka 12,99. Zamawiałem to na Allegro. Także przyszło szybko. Dobra, także z tej małej paczuszki by było na tyle. Przejdę teraz może do rozpakowania tutaj tej siatki, którą widzieliście, jak jeszcze było jasno.
miałem w planie sobie kupić tylko statyw, który widzieliście wcześniej, czyli w pierwszej części tego unboxingu, i sam aparat. Natomiast stwierdziłem, że jest to dość drogi aparat, więc stwierdziłem, że warto się wyposażyć jeszcze w osobny futerał, bo jak wiecie, tutaj ten futerał jest tylko na statyw. Mam go dzisiaj też ze sobą, żeby wam to wszystko zaprezentować. Stwierdziłem, że sobie dokupię jeszcze osobną futerał na sam aparat. Jest to futerał taki, firma Love Pro CS20. Był on przymierzany, pasuje idealnie. Ja tutaj z takim paskiem, że można sobie na przykład założyć na szyję, że nie trzeba nieść tak w ręce. Myślę, że jest to też jakiś tam wygoda. Ściągnę tutaj tylko to. No tutaj taką jakby, że można sobie tak na rękę założyć, taki jakby pasek. Jest taki bardzo leciutko rozciągliwy. No, w środku jest ładnie wypełniony takim, jakby to nazwać, takim miłym w dotyku materiałem, żeby się nic tutaj nam nie porysowało. O. Takie zapinane, taki jakby ala mały plecaczek. Tutaj jeszcze mamy dodatkowo jeszcze jakieś jedno miejsce, takie mniejsze. Wydaje mi się, że to jest chyba na kabel do ładowania aparatu i na zmienną kartę pamięci, jeżeli by się ona zapełniła, czy też na dodatkową baterię. Także taki mały futerał. Jeszcze dziś tutaj miałem Paragon. By wam powiedzieć ceny tego. To było, ten futerał był kupiony też w tym sklepie. Także to nie było zamawiane przez internet. Torba. 49,99. Taki miękki. Także jak spadnie, to też jakoś tam w jakiś sposób będzie amortyzować upadek. Miałem jeszcze do wyboru troszeczkę większy taki, szerszy, ale sztywny. Stwierdziłem, że on był tam chyba tańszy, on był chyba za 25, czy jakoś tak, że połowa ceny, no ale jak się skonsultowałem ze sprzedawcą, mi powiedział, że jak na taki drogi aparat lepiej ten, także też tak zrobiłem. Także 49,99, wydaje mi się, że to nie jest majątek. Coś tutaj kamera krzywo stoi. Także wydaje mi się, że to nie jest majątek. Zawsze jakieś tam dodatkowa ochrona będzie. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Dalej mamy pendrive'a SanDisk, 64 GB, prędkość, no wydaje mi się, że bardzo szybka prędkość, bo do 100 MB na sekundę, także jest konkretny. 64 giga to jest tyle miejsca, że na pewno starczy na tysiące zdjęć, jak i nie miliony nawet. On kosztował, już wam mówię, 44,99 zł. Była to promocja, także stwierdziłem, że kupię. Przed promocją coś około 100 zł taki pendrive. Także nawet się nie zastanawiałem, stwierdziłem, dobra, biorę, zawsze się przyda.
grze. Schowam, na pewno się do czegoś przyda. Co mamy tutaj dalej? Jak kupowałem aparat, to stwierdziłem, że dokupię jeszcze kartę pamięci, także kolejna karta pamięci firmy Kingston, również 64 GB, prędkość 80 MB na sekundę. Dosyć szybko, już Wam mówię, ile ona kosztowała. 39,99. Też była jakaś promocja. Ile przed promocją, ile kosztowało, nie wiem. Ale po promocji, jak na 64 giga do takiego aparatu w zupełności wystarczy, stwierdziłem, że nawet się za dużo nie będę zastanawiać. I też wziąłem. To sobie mogę rozpakować, bo tą kartę od razu założę do aparatu. Także już tutaj otwieram. Tutaj jest to otwarcie teraz. Tutaj jest. Tu. Karta już wyleciała. Adapter i mała karta. Stwierdziłem, że wezmę taki zestaw, ponieważ jak nie będę nagrywać normalnym aparatem, tylko na przykład tą kamerką GoPro czy kamerką Forever, która jest recenzja na moim kanale. Tam jest wejście właśnie pod taką małą kartę, także stwierdziłem, że wezmę taką i będzie ona uniwersalna, tak jakby w cudzysłowie mówiąc, że będzie mi i do GoPro, i do aparatu. Nie wiem, czy cenę mówiłem tej karty, 39,99. Taka karta, ja już na razie tu położę z tyłu za kamerą. I teraz pewnie to, co na co najbardziej czekacie, aparat. Aparat firmy Sony. Sony, dokładnie to jest właśnie Sony CyberShot DSC-HX90. Rozmyślałem jeszcze nad wersją HX 60 chyba. Też dosyć fajny aparat. Właśnie pierwotnie miało być właśnie zamiast tego miał być HX 60 bodajże. Miał on tam wejście na mikrofon, ale miał jeden minus. A mianowicie był ekran podglądu, ale nie był on odchylany. Więc stwierdziłem, że skoro mnie w tych kamerkach denerwuje to, no to stwierdziłem, że nie będę miał tego, tylko wezmę właśnie ten aparat i też tak uczyniłem. Niestety ten był troszeczkę droższy, już Wam mówię, ile on kosztował w sklepie. Ten model 1200 chyba, ile się nie mylę. On był zamawiany przez internet, tam jego ze sklepu właśnie go ściągali, tak jak Wam mówiłem właśnie w pierwszej części. A przez stronę internetową on kosztował 1149 zł. Niby 50 zł taniej, no ale zawsze coś. Nie odczułem tego 50 zł, ponieważ dokupowałem kartę, dokupowałem tutaj futerał. Dokupowałem pendrive'a, także i tak zapłaciłem więcej niż miałem wydać, ale trudno. Dobra, zabieram się tutaj za rozpakowanie. Nie wiem, czy widać to tutaj, jak
Otwieram, ale już będę wam podnosić. Otwieramy pudełko i ukazuje nam się instrukcja. O Jezu, ale dużo tego. Taka gruba książka we wszystkich językach, prawdopodobnie. Kolejne książeczki i otwieramy i mamy kostkę do ładowarki, tak jak jest w telefonach, kabel USB ze złączem Micro USB to chyba się nazywa, także ten standardowy w starszych modelach telefonu, taką jakby małą smyczkę możemy sobie założyć na rękę i sam aparat. Nic więcej tutaj chyba nie ma, no, nie ma, także to sobie powrzucam z powrotem. Jeszcze wam powiem tylko ten model, jak i poprzednie inne modele mają 4K nagrywanie, czyli bodajże chyba Full HD. Jest możliwość połączenia się przez Wi-Fi i podejrzewam, że chyba tylko Sony ma taką funkcję NFC, czyli przesyłania bezpośrednio bez połączenia Bluetooth. Tak, 4K, Full HD, 1080p, wejście HDMI, dużo innych tutaj jest, cała specyfikacja. Co on ma, jaki system, jaki procesor, wszystko tutaj jest. Matryca 18,2 megapiksela, Exmor R, zoom optyczny 30-krotne przybliżenie. Ekran odchylany w 180 stopniach, czyli mogę sobie go odchylić, ale to wam pokażę za chwilę. Także myślę, że tutaj z pudełka by było to na tyle. Przejdźmy do samego aparatu. Sobie go wyciągnijmy. W takim fajnym pudełku. I sam aparat prezentuje się tak. Tak jak już wcześniej wspomniałem, ten model, który chciałem sobie wcześniej kupić, czyli HX60, tutaj miał do góry właśnie możliwość podpięcia mikrofonu czy też dodatkowej lampy. No ale ten ma właśnie przesunięte tutaj lampę na środek, tamten miał dodatkową wysuwaną tutaj z boku, teraz ten model, nowszy model ma na środku. Dlaczego ten nie ma? Tak jak właśnie chwilę temu powiedziałem, to jest nowszy model, także już ma wbudowany dużo lepszy mikrofon odbierający, że jest to tutaj dodatkowy mikrofon zbędny. Co by tutaj jeszcze więcej o tym aparacie powiedzieć? Ma tutaj on taką regulację właśnie, czyli to jest regulacja zoomu, bliżej, dalej, ekran odchylany, tak jak o widzicie, czyli na przykład tak zwana fotka selfie, z daleka widzimy siebie samego, jak to wygląda.
czy też nawet i to będzie dobre do vlogowania, bo sobie ekran odchylimy i możemy nawet z ręki nagrywać i wszystko widzimy, co nas z tyłu otacza, jak my wyglądamy, czy mamy zoom za blisko, za daleko, wszystko możemy zobaczyć. Dobra, spróbuję go uruchomić. Mam nadzieję, że jest naładowany. Jeżeli nie, to będę musiał go podładować. No i chyba jest rozładowany. Ajajajajaj. No dobra, ale to na razie Wam opowiem tak, na razie bez ładowania. Tutaj jest wysuwane takie jakby okienko do zdjęć, które możemy robić. Jest one wysuwane tutaj taką małą dźwignią. Wyskakuje tak i dodatkowo jeszcze możemy wysunąć tak. Wtedy przy robieniu zdjęcia przykładamy do oka i widzimy dany przedmiot, który będziemy nagrywać. W poprzednim modelu, który pierwotnie chciałem kupić, właśnie tego nie było. No a w tym już to jest. Także z jednej strony fajnie. Tutaj mamy jeszcze dodatkową taką dźwignię, która wysuwa nam właśnie lampę błyskową właśnie w celu robienia zdjęcia, co jest fajne, że możemy właśnie sobie dodatkowo regulować góra, dół w zależności jak nam wygodnie. Ekran, przekątna tutaj ekranu jest bodajże 3,5 cala chyba. A jeżeli nie, to zrobię poprawkę. Co mamy tutaj dalej? Mamy możliwość nagrywania właśnie jak na przykład vlogujemy, przycisk menu. Tutaj mamy takie dźwignia obracana z możliwością też zatwierdzania. Przy zdjęciu mamy podgląd tutaj. Kocie, gdzie ty mi tutaj łazisz? Sorry za kota. Tutaj mamy też przycisk podglądu zdjęcia, jak i przycisk, jak jeżeli nam zdjęcie nie wyjdzie, to przycisk do usuwania zdjęcia. Do góry mamy właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, włączenie, wyłączenie całego aparatu. Suwak do wyciągania lampy błyskowej, spust migawki z dodatkową funkcją tutaj zoomu od góry i tutaj mamy sekcję do przełączania się między trybami zdjęć, jak i filmowania. No od przodu, no to wiadomo, matryca. Od boku właśnie mamy wypisane złącza, którymi się możemy połączyć swoim telefonem z tym aparatem. Czyli właśnie złącze, nie złącze, tylko szybko, jak to się nazywa, Wi-Fi i NFC. I do góry właśnie wysuwane dźwignia do wysuwania do zdjęć. Na dolnym panelu mamy podstawowe informacje, mikrofon, wejście HDMI, dajże wejście na śrubę właśnie do statywu. Już Wam to zaprezentuję.
w ten sposób. Także właśnie to jest też dobre właśnie do vlogowania. Odchylamy sobie wtedy, trzymamy z ręki i wszystko ładnie widzimy. Ja to na razie odkręcę. I co my tutaj mamy dalej? O, i tutaj mamy, teraz już wiem, czemu mi się aparat nie chciał włączyć. Mamy miejsce na baterię. Właśnie, gdzieś jeszcze powinna być bateria. Wejście na baterię, jak i na kartę pamięci, czyli taką dużą kartę. Tylko żebym teraz tutaj nie wsadził tej karty odwrotnie, tu jest jakoś narysowane. Nie ma narysowane. Żebym ja dobrze wsadził tą kartę teraz. O, weszła karta. Także zaraz jeszcze tutaj spróbuję poszukać. Powinna być gdzieś jeszcze bateria. Jest bateria. Jest bateria, tu coś mamy? Nie ma. Dobra. Mamy taką oto bateryjkę. Wyciągamy sobie. Jest to bateria Sony Model X, czyli standardowa, taka jak używa Sony. Dobra, teraz sobie ją założę, tylko żebym ją założył też prawidłowo. Wydaje mi się, że chyba ona powinna wejść tak. Tak, tylko jak teraz tutaj zamknąć. O, dobra. I sprawdzamy, czy się uruchomi. O, proszę bardzo. Bateria jest naładowana, nie wiem w ilu procentach, ale już się aparat włączył. Nie wiem, czy to jest ekran dotykowy, czy też nie. Dobra, wybierzemy sobie język polski, ustaw obraz, datę i czas. Enter. Paryż. Wiecie co? Czekajcie. Ja tutaj to ustawię i do Was zaraz wracam. Ja już tutaj ustawiłem. Jak widzicie, Zoom już mi tutaj wyjechał. Już wszystko poustawiałem. I prezentuje się to wszystko tak. Mamy tutaj na ekranie. No, kod znowu wariuje. Co my tutaj mamy? Poziom baterii, ilość zdjęć, które zmieszczą się nam na tą kartę, którą tutaj mam założoną, czyli 9295 zdjęć. Nie wiem ile filmów, ale to sobie wszystko ogarnę już poza kamerą. Co my tutaj mamy? Zobaczę, czy działa zoom. To akurat nie jest od zoomu. O, czyli to jest od zoomu, a jak oglądałem inne recenzje na YouTubie, to tutaj tym suwakiem takim małym, nawet małym, wąskim, też można było sobie regulować przybliżenie, ale wydaje mi się, że to chyba jakoś w ustawieniach gdzie przestawić. U mnie akurat tutaj ten suwak do góry przy spuście migawki. Myślę, że
Spróbuję zrobić kilka zdjęć tym aparatem i po prostu Wam zrobię przebitkę, jak ten aparat robi zdjęcia, bo moim zdaniem Sony to jest jeden z lepszych urządzeń czy też aparatów do robienia zdjęć czy nagrywania jakichkolwiek wideo. Tym bardziej, że taki mały aparacik i ma aż 30-krotny zoom, czyli 30 razy bliżej można przybliżyć i zrobić zdjęcie niż mój iPhone, bo w moim iPhone'ie jest 10-krotny. Także stwierdziłem, że też sobie zakupię taki aparat. Zresztą zobaczcie, jak to mocno tutaj wyjeżdża. To jest gdzieś na około, może źle to tutaj obliczam, a to jest gdzieś na około 6-7 cm wyjeżdża tutaj nam ten zoom. Także bardzo, bardzo, bardzo blisko. Co prawda ten zoom, żeby on 30-krotnie nam przybliżył, no to musi być światło dzienne, nie może być tak jak teraz. No chyba, że z lampą błyskową, to wtedy jest to możliwe. Dobra. Tak jest tutaj właśnie po samym włączeniu. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem, jak długo bateria będzie trzymać. Wezmę go na razie tutaj, wyłączę. Jak się wyłączy, automatycznie się zasuwa i tutaj takie są jakby klapki, które zasłaniają matrycę, żeby się nie porysowała czy też zabrudziła, jak jest aparat wyłączony. Także myślę, że to chyba jak na razie na tyle. Spróbuję zrobić jakieś fotki i myślę, że za chwilę jeszcze się do Was odezwę, aby Wam przekazać pierwsze wrażenia z użytkowania. Zaraz jeszcze tutaj zamontuję ten aparat na statyw, ten, który widzieliście w poprzedniej części. Zrobię fotkę albo też nagram i też Wam zrobię przebitkę. Także na razie to by było na tyle. Widzimy się za chwilę. Widzimy się znowu z kamerki GoPro. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć na temat tego aparatu? Mój telefon ma gdzieś jakieś 10 cm wysokości. Więc jak przyłożymy tak, to zobaczcie sobie, jaki ten aparat jest malutki. Ja swój telefon jak tak przyłożę na rękę, no to praktycznie moją całą rękę zajmuje. Przyłożę ten aparat, to praktycznie go nie widać. Jest tak malutki, że nawet jeżeli gdzieś robimy zdjęcia w tak zwanym plenerze i chodzimy bez statywu, gdzieś szybko zrobić jakieś zdjęcie, to spokojnie nam ten aparat zmieści się w kieszeń. Także no naprawdę tutaj jest ogromny plus za to. Także nie będzie żadnego problemu. Jeżeli jesteś nawet początkującym fotografem, czy nawet chcesz dla siebie jakieś fotki robić, bo niekoniecznie te fotki trzeba robić komuś, czy tam dla kogoś, to i tak myślę, że taki aparat wystarczy w zupełności. Także taki aparat jak najbardziej polecam zakupić. Oraz taki mały statyw do niego, czy też taki duży, jak widzieliście wcześniej. Jeszcze jedno ujęcie, ale bardzo krótkie i szybkie. Zalety właśnie małego kompaktowego aparatu i statywu Joby. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Także myślę, że taki zestaw
Oj, nawet go. O, całą lodówkę nawet otwarłem. Także magnes tutaj trzymie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jak sami właśnie widzieliście, próbowałem ściągnąć to, aż mi się drzwi od lodówki otwarły. Także magnes działa bardzo, bardzo, bardzo mocno. Także nie ma obaw, że nam aparat spadnie. Także do nagrywania jak najbardziej. Dobra. Lecę robić fotki i myślę, że to chyba by było na razie na tyle. Kamerkę GoPro wyłączam, chowam ją na razie i myślę, że ten odcineczek, no tutaj teraz tak, ta końcówka, właśnie odbiegłem trochę od unboxingu, to bardziej wygląda jak vlog, bo nagrywam z ręki, no ale mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Nagrywam też tak raz kamerką, raz aparatem. Myślę, że podpiszę wam, które ujęcie było nagrywane właśnie kamerką GoPro, które aparatem Sony, abyście widzieli, jaka jest różnica między kamerką sportową GoPro a aparatem kompaktowym. Także to tyle i zapraszam na przebitkę zdjęć. No, jak widzicie, stwierdziłem, że nagram tutaj obraz i dźwięk. Nagrywa to się? W ogóle nagrywa się. Dobra. Także stwierdziłem jeszcze, że nagram wam dźwięk z tego aparatu. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, dobrze widać. Jak widzicie, mam teraz do góry podgląd. Może widzicie po moim wzroku, że tak lekko w górę patrzę, ale chcę tutaj na razie to wszystko ustawić tak, żeby było ok. Też mam włosy już długie. Muszę się umówić też do fryzjera. Ale to nie o tym. No, także taki jest dźwięk z tego aparatu. Już tutaj widzę właśnie na podglądzie jednostajne nagrywanie 8 godzin 20 minut na tą kartę i widzę, że mi tutaj przy nagrywaniu troszeczkę szybciej bateria ucieka, bo jak założyłem, miałem dwie kreski, już mi się zrobiła jedna, no ale to nieważne. Coś jeszcze wam tutaj chciałem powiedzieć, no ale znowu zapomniałem. Aha, wiem. Teraz jak nagrywam też na podglądzie, tutaj widzę, że aparat ma automatyczną stabilizację obrazu. Tak mi się wydaje, że chyba to tak nazywa. Co to znaczy? Znaczy to to, że jak na przykład kręcimy aparatem, a wzrok czy całą twarz mamy w jednym miejscu, to aparat sam nam łapie naszą twarz, aby była cały czas w obiektywie. Wydaje mi się, że to jest też bardzo dobra zaleta aparatu. Także mam nadzieję, że tutaj teraz filmy będą wychodziły znacznie, znacznie lepiej. Dobra, myślę, że chyba na razie to by było tyle. Lecę spróbować jakieś fotki zrobić. Niestety już mamy wieczór, jest ciemno, także nie wiem, czy uda mi się zrobić jakieś fotki, ale przynajmniej spróbuję z lampą. Od razu zobaczymy, jak to wyjdzie z lampą. Nie wiem, jak to tutaj właśnie wyjdzie czasowo ten film, ale teraz sobie tak pomyślałem, że te fotki, które zrobię tym aparatem, wrzucę na mojego Instagrama. Także serdecznie zapraszam na Instagrama, link w opisie. Także
warto śledzić, warto dać nie subskrypcję, tylko kliknąć przycisk niebieski obserwuj i włączyć o powiadomienia o nowych postach, także zapraszam na Instagrama. Moja nazwa to jest Bridonowy oraz Brit.ety. Zacząłem prowadzić dwa konta, także zapraszam na jednego i na drugiego. Także na razie chyba to tyle. Lecę robić jakieś foteczki. Dobra, słuchajcie, ja już się zaczynam pakować. Już się pomału zbieram do siebie, do domu. Sorry jeszcze za to zerkanie, ale no cały czas jeszcze muszę tutaj wszystko poustawiać. Także lecę do samochodu po skrzynkę, zapakuję wszystko do skrzynki i u siebie w domu to sobie ogarnę. Jak widzicie, tak on nagrywa, jak jestem na dworze, jak widzicie, jest ciemno, także kończę nagrywać i łapcie przebitkę.